płynąc rzeką, zbliżając się do zakrętu, trzeba to robić zawsze powoli, bo za zakrętem może się czaić przeszkoda. Tak jest też w tym przypadku, popatrzcie. Jest zwalone w poprzek drzewo. Podpływamy do przeszkody powoli, przyglądamy się i szukamy miejsca, gdzie można by przepłynąć. Wygląda na to, że byłaby możliwość tu zaraz w tej większej dziurze i pod spodem w mniejszej. Chyba w mniejszej będzie bezpiecznie, więc delikatnie pozwalamy kajakowi ustawić się. Podpływamy. No, na siedząco to tu raczej nie zniszczymy. Trzeba się po prostu położyć w kajaku. Odepchnąć. I jesteśmy na drugiej stronie. Poszło całkiem. Przeszkoda ominięta. W oddali widać następną. Staramy się czytać wodę. Przeglądać. Sytuacja wygląda na to, że tutaj łatwiej będzie płynąć z lewej strony, więc nurt z lewej strony zawsze jest wolniejszy, natomiast zawsze będzie nas wywoziło na z wewnętrznej na zewnętrzną, więc płyniemy powoli. Przyglądając się miejscu i lewym wiosłem mocniej, zaraz przy drzewie pływamy w wolną przestrzeń, omijając leżące w nurcie gałęzie. Mamy następną przeszkodę od razu i tutaj widać, że przyjemnie się będzie płynęło wzdłuż leżącego drąga. Albo nawet tutaj, proszę, tu jest dziura. Udało się. Co tam nas dalej czeka? Tą gałąź omijamy łatwo. Prawej. I już widzimy następne drzewo leżące wzdłuż rzeki, ale jest wysokie. O, tutaj zupełnie przed dziobem teraz widać, że jakieś drzewo jest w nurcie, bo woda faluje, więc warto się w takiej sytuacji rozpędzić, żeby na pieńku nie zostać. Udało się. Tutaj należy zwolnić. Widzimy kamień w nurcie. Ustawiamy się na prawą stronę, będzie bezpieczniej. Omijamy kamień i wpływamy pod drzewo, pochylając się. Tutaj nurt przyspiesza, więc szybciutko dajemy w kierunku środka rzeki między gałęziami. Ok, i zakręcić teraz w prawo. Tutaj pojedziemy środkiem i przed gałęziami skręcimy w lewo, czyli omijając pierwszą gałąź, dajemy od razu w lewo i przyspieszamy, żeby nas nurt nie zniósł na leżące drzewo. Jesteśmy pod gałęziami, pochylamy się i przepływamy. Widzimy leżące w poprzek dwa drzewa. Między nimi na pewno jest miejsce, więc tutaj omijając pierwsze płyniemy bardzo powoli. Prawym wiosłem do tyłu, żeby nam kajak odwróciło. I teraz przyspieszamy, żeby nas nurt nie zniósł. Lewy do tyłu i jesteśmy w dziurze. Kolejne zwalone drzewo. Pedałujemy na prawo. Płyniemy trochę za szybko, trzeba będzie zwolnić. I teraz zwalniamy, przekierowujemy kajak w dziurę i omijamy kolejną przeszkodę. Tym razem całkiem grube drzewo leży w poprzek rzeki, a nad nim trochę miejsca,
więc dopływając powoli na pewno się zmieścimy. I tutaj kolejne przeszkody. Wychodzi na to, że tu jest taka mała dziurka. Widzicie? Między. Rozpędzamy się i wpłynęliśmy na pieniek. Pomagamy sobie rękami i jesteśmy za przeszkodą. Zaraz leży następne drzewo, ale widać, że po lewej stronie jest sporo miejsca, gdzie nawet na siedząco, bez pochylania się, będziemy mieli możliwość przepłynięcia. Tak też robimy. Prawe wiosło płyniemy powoli, nie trzeba się pośpieszyć. Pływamy. Tu mamy następne drzewo, na którym pan Wojtuś usiadł. Może moglibyśmy i z prawej strony, i z lewej strony. To my popłyniemy już. Tu jesteśmy blisko, więc musimy się rozpędzić, bo jest dosyć krótko. Teraz szybko na prawą stronę i kontra lewym, żeby zakręcić krakiem. I przyspieszamy. Mamy nasze krzakorki. Prostujemy kajak. I widzimy następną przeszkodę, z którą chyba trzeba się po prostu rozpędzić. Okej, okay, Wojtas tam kwitnie na krzakach. Da, jest panie. Rozpędzamy się. Omijamy go. I płyniemy dalej. Kolejne przeszkody. No, będzie łatwo. To są krzakory. Chyba będzie wygodniej się cofnąć i płynąć tutaj pod szparkę. Sprytnie są. No jak ci się tam uda, ale tam jest dosyć. Okej. Przeszedło. Przeszło. Tu jest. Też się udało. Tutaj widać ładną dziurkę i możemy z nią płynąć. Thank you.